Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, witam Was w piątek, 12 kwietnia 2024 roku. Jest w tej chwili 13 stopni, odczuwalne 12, także zdecydowanie cieplej od wczorajszego dnia. Zachmurzenie jednak 99%, widzicie te chmurki. Szansa opadów 7%, umiarkowana jakość powietrza, pochmurno. Najcieplej o godzinie 17-19 stopni. No i coś już się rusza, także już pewnie wiosenka na dobre zawita. Chociaż już jest, ale jeszcze pokazuje swoje inne strony. A chciałoby się już tego ciepełka na pewno. Miłego dnia Wam życzę. Za chwileczkę pokażę Wam nowy blazer, który wreszcie doczeka się swojego debiutu. Pokazywałam go Wam już nie raz, ale teraz będzie już pokazany po zblokowaniu i zobaczycie, że rzeczywiście jest różnica przed zblokowaniem i po zblokowaniu. Co to znaczy zblokowanie? Już kiedyś mówiłam, ale może są osoby, które wejdą po raz pierwszy, nie będą wiedziały, o czym mówię. Więc zblokowanie to po prostu robótka skończona, w moim przypadku blazer, wyprany, odwirowany z wody, rozłożony na ręczniku, przypięty szpileczkami i tak musi wyschnąć. I wtedy zachowa taką właśnie zblokowaną formę. Ten wzór się rozszerzy, oczka ażurowe się otworzą i wtedy dopiero widać, jak ten wzór naprawdę wygląda. Także zapraszam. No i mój blazerek w całej okazałości. Zobaczcie, jak pięknie wyszedł. Bardzo mi się podoba. Widzicie, ten wzór całkiem inaczej się układa. Całkiem inaczej wygląda. Jak jest zblokowany po zblokowaniu. Wzór składający się z 18 oczek. To są takie listki na dwie strony, ażurowe listki. Są tam przybliżenia, zresztą pokazywałam, jak ten wzór się wykonuje. No i cóż, pięknie, tu troszeczkę kolor jest, troszeczkę taki jest, ale jeszcze nie taki, jaki jest w rzeczywistości. No, jestem bardzo, bardzo przeszczęśliwa, że tak fajnie wygląda, że fajnie wyszedł. Bardzo, bardzo. Dłuższy troszeczkę taki zrobiłam. Zawsze można, gdyby się chciało, broszkę jakąś, ale tu on te właśnie pliski fajnie przytrzymują, bo one są takie dosyć sztywne, wzorem francuskim robione, czyli z każdej strony na prawo, z prawej i z lewej strony. I efekt jest naprawdę. Także tak się prezentuje mój blazerek. Przyznacie, że ładny. Mnie się podoba bardzo. Tak jeszcze z bliska troszeczkę. Moje dzisiejsze zakupy z koszyczka. A więc arbuz był już pokrojony, więc taką ćwiarteczkę sobie małą wzięłam. Kiełbasa śląska będzie mi potrzebna do
kapustki na gęsto, świeżej kapusty. Łodwiej znaczy się. Do tego jeszcze dokupiłam całe pomidorki. A to będzie już na sałatkę. Na niedzielę kukurydza, wędzone udko, ananas. Do tego ugotuję ryż. Nie wiem, czy brązowy, czy biały. Zobaczę. I taka będzie sałatka. Oczywiście będą jeszcze jajka. No i tak. Mój chlebek żytni ulubiony. Ostatnio nie mogłam go jakoś spotkać. Chodziłam po prostu za późno i już był rozebrany. No i Nescafe Classic 100% kawy. Dziękuję Wam bardzo za to, że tak dbacie o moje zdrówko i zwracacie mi uwagę, że ta kawa, którą piję, no nie za bardzo. Ma za dużo dodatków. To ja wiem, oczywiście, że tak, zgadzam się. Już właśnie kiedyś przestałam tą pić słodzoną, tylko piłam do tej pory kawę z jakimś tam dodatkiem, nie wiem co to było. Aha, cappuccino. Piłam tą, bez cukru. No i zwrócono mi uwagę, żeby jednak nie pić. To ja wiem o tym doskonale, więc kupiłam sobie Nescafe. Taką słabą, delikatną będę sobie robić. Ja w zasadzie kiedyś nigdy nie piłam kawy, ja dopiero piję od niedawna. Tak jakoś posmakowałam, popróbowałam, zobaczyłam, że mi nie szkodzi i tak sobie pozwalam. Tą też kiedyś kupowałam i piłam samą czarną, także taką niemocną, delikatną i też była dobra. Dzisiaj pomidory malinowe były po 16 zł, więc sobie wzięłam 3 pomidorki, ogórki i takie to moje dzisiejsze zakupy. Aha, koperek jeszcze oczywiście do kapusty będzie. No i za te moje dzisiejsze zakupy zapłaciłam. Zaraz tutaj rozłożę ten. 88 zł 73 grosze. No, ceny są zabójcze, no ale trzeba żyć. Także takie mam dzisiaj zakupy weekendowe. Już jutro nie idę. Dzisiaj będzie błyskawiczny obiad, błyskawiczne danie. Gotuję makaron, niecały oczywiście, porcję. No i lubię z tym sosem z łowicza słodko-kwaśnym. Pełen warzyw bez konserwantów, ale on jest dobry. Ja dodam jeszcze do tego koncentratu pomidorowego i będzie bardzo smaczny. Także dzisiaj na szybko i na gotowo. Raz kiedyś może być przecież. No i szybki, pyszny obiadek jest gotowy. Teraz sobie wymieszam i mogę jeść. A jest pyszny na pewno, bo nieraz już próbowałam. Nieraz sama przygotowywałam. A dzisiaj poszłam po prostu po najmniejszej linii oporu. Nieraz tak bywa. Pyszny jest ten sos z warzywami. Przeważa papryka. Bardzo smaczne. Naprawdę. Bardzo smaczne, szybkie danie i pożywne. Dziękuję Wam bardzo za to, że zaglądacie do mnie, zostawiacie komentarze i pamiętacie o mnie. Dziękuję Wam za Waszą troskę, za to, że martwiliście się, gdy mnie parę dni nie było, ale to było, tak jak już tłumaczyłam, z przyczyn awarii modemu internetowego. Także dziękuję Wam bardzo za to, za wszystkie miłe słowa. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa.